Halo, cześć, dzień dobry, z tej strony Araulen i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku symulatora farmy. Dzisiaj sobie pojeździmy i może sobie położymy troszkę. Po formacie komputera straciłem zapisy, no i jakoś tak potem nagrywałem sceny do trailera i tak wyszło, że nie bardzo mam czym się teraz ukazać, że tak powiem. Także sobie myślę, ogarniemy. Aha, to jest to. Sadzonki pomidorów, dobra. Myślę, że sobie ogarniemy troszkę orkę, bo dawno nie było, i potem znowu sobie coś tam zasiejemy i tak dalej, i tak dalej. Czekam na modding, czekam na multi, ale to jeszcze trochę, także musimy sobie jakoś radzić. Pewnie jesteście ciekawi, co z moim zdrowiem, bo ostatnio to zbyt często to ja tutaj... Zbyt często to ja tu ostatnio nie bywałem, jeśli chodzi o YouTube. Jeszcze jestem chory, jeszcze mam drugi antybiotyk, nowe leki, nowe środki do inhalacji przez inhalator i cholera, gdzie ja pojechałem. No nic. Także miałem najpierw krtań, gorączkę i potem poszło mi waskrzela, także no cóż, szału nie ma, że tak powiem, i przejechałem. Szału nie ma, wciąż jestem chory, ale już postanowiłem coś nagrać, bo jestem w stanie już jakoś tam coś mówić. Mogę mówić trochę przez nos i może być to słychać, ale myślę, że aż tak mocno przeszkadzać to nie będzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie w miarę ok. No i słuchajcie, powiedzcie mi, co tam u was słychać, bo dawno, dawno sobie tak nie mogliśmy porozmawiać. U mnie wybiło to 5000 subów, mam nadzieję, że widzieliście już materiał. Czy będzie tu gdzieś jakiś przejazd? Tam będzie most chyba. Mam nadzieję, że widzieliście już materiał, mam nadzieję, że wiecie, co będzie w 11-12 czerwca, bo będzie się działo, będzie się bardzo dużo działo. O, holender, zagapiłem się. Także jak ktoś nie wie co i jak, to serdecznie zapraszam do oblukania filmu. Ogólnie tam sobie ładnie podziękowałem za to wszystko. No i chyba trochę się, czym nie było tego słychać, bo materiał troszkę inaczej zrobiłem. Ale jednak się wzruszyłem, jak te 5000 wybiło. Naprawdę coś, na co bardzo długo czekałem, ale jednocześnie nawet nie śmiałem o tym marzyć. No dla jednego 5000 to będzie porażka, dla mnie jak na ten content, który tworzę, no to jest jednak... Och! Jezus! Się wystraszyłem. Jest to... Czemu on takie ślady po sobie zostawiał? What the fuck? I czemu on nie jedzie jak pijany? Dla mnie jest to spory sukces i się z tego niezmiernie cieszę. I ten most, po tych mostach to ja chyba nie umiem jeździć, nie lubię jeździć, bo widać, że mi to nie bardzo idzie. I czemu to auto ma dźwięk traktora? What the hell? Cholera, mam nadzieję, że to poprawią, no bez jaj. On ma dźwięk traktora na niskich obrotach, autentycznie. Jezus. Spodziewałem się, że coś takiego usłyszę w swojej... Oj, cholera, znowu zjazd przegapiłem. Coś usłyszę w tej wirtualnej farmerskiej karierze. I jedziemy. To muszę odstawić. I w sumie... Nie wiem, czy ja mam jakieś pługi. Na Pottingera. Pottinger jest zapisany na koniec lipca chyba. Także jeszcze troszkę zajdzie, zanim to będzie ogarnięte. Czy ten znak właśnie zapadł się pod ziemię? Nieważne. Ale w takim razie to do domu niech leci. Ale tu sobie ogarnę pługi i sobie skoczę, żeby już nie jeździć tam niepotrzebnie na farmę. Jakieś pługi fajne by się przydały. Obróbka gleby. Spuść z tonu młody. Nie to. Obróbka gleby. I czym możemy... No weźmiemy te małe czwórki i się trochę pobawimy tymi mniejszymi pługami i będzie coś troszkę odmiennego. No tak,
Tutaj na poprzednim save'ie mieliśmy akcję kukurydzę, ale to niestety już przeszłość. W sumie można by było to odtworzyć, bo może roboty nie było, ale chciałbym w nowej lokalizacji troszkę coś tam pogarniać, a nie wałkować w kółko te same miejsca. I wiem, że tam był gdzieś jakiś przejazd. Chyba tu gdzieś był jakiś przejazd. Także pojedziemy na wprost i sobie to ogarniemy, może jakoś inaczej przejedziemy, żeby było... To generalnie chodzi mi tutaj, żeby troszkę mapkę pozwiedzać, bo gram już tyle czasu. Od listopada, zresztą ja to już wcześniej gram. Od sierpnia gdzieś w zasadzie, także masa czasu minęła. 8, Jezus, wyższa matematyka, 4, 5, 9 miesięcy już gram w sumie. A nadal tych mapek nie znam w zasadzie, także... Także może czas troszkę je bardziej poznać. Jak tam skoczyć? Może tu? Tutaj sobie skręcimy. I tu. Tylko nie pamiętam, z której strony i gdzie był przejazd. Tutaj na pewno przejadę. Ale nie, tu mnie nie interesuje. Nie, nie, nie. Muszę jechać wzdłuż tego. Jezu. To tu... Ja nic konkretnego na tym nie robię tutaj. W sensie coś mnie opierdzieli. O Jezus, ale tu hardcore, ale hardcore. Dobra. I jedziemy. 6 rano, tak? A ja mam czas razy 1 ustawiony chyba. O! No tutaj to on powinien się chyba przewrócić, jeśli się nie mylę. Przy takim nachyleniu. Także może by przydało się coś jeszcze tutaj poprawić. Jezus. Tam nie wjadę, nie ma szans nawet. Ogólnie byłem sobie w sobotę i w niedzielę na targach rolniczo-ogrodniczych w Kościerzynie. Jeśli ktoś jest z Łódzkiego, to powinien kojarzyć tutaj to miejsce. I powiem wam szczerze, że poglądałem parę fajnych maszynek i parę czarnych interesów, jak ja to mówię. Nie wierzę. Nie wierzę w to! Dopiero co! Aha. 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 Silnik zalałem. Okej. Okej. Bo czemu by nie? No to z pługami nie będę jechał sam. Sam pojazd nieszczęsny do domu. Dobra, ale jak ja mam go? Aha, bo teraz muszę mechanika. Muszę go naprawić. Mam naprawiony do ilość tam procent i muszę teraz do warsztatu, żeby resztę naprawić. Bo zobaczcie, jak on pracuje, no. No nie ma szczęścia chłopak w życiu. I zdecydowanie to nie jest jego czas. Zresztą jestem okrutnym rolnikiem. Dobra, tutaj mamy 80% napraw. Dobra, i mamy czyściutko, elegancio. Po co ja tam jechałem, jak tutaj faktycznie można przejechać na lajcie. Także tu można wyjechać. I tutaj mam łatwy dojazd z farmy w sumie. A jest już jakaś inna lokalizacja, coś innego troszkę. Dobra, i tam byśmy sobie czmychnęli. Tylko myślę, czy ja te pługi będę w stanie tam wziąć w ogóle, czy nie. O, tu jakiś zjad jest, nawet nie wiedziałem. A! Jedziemy. Podejrzewam, że z tymi pługami to może być problem. Nie wiem, czy ja podjąłem dobrą decyzję. Zaleje mi się. Dobra, mamy tutaj akcję wyciągania pługów z wody. Czemu on mi nie chce się do cofania przełączyć? No nie. Nie no. Proszę państwa, co to ma być w ogóle, no? A ja chciałem na hardcora. Ja chciałem na hardcora mechanika. Znowu muszę naprawić. Dobra. To jeszcze raz. I już zaczynamy prawdziwą zabawę.
Chociaż w sumie takie akcja z wodą też byłaby bardzo spoko, gdyby od razu się ten silnik nie zalewał. Chociaż tutaj, o, tutaj możecie się bardzo ładnie wypowiedzieć, czy jest ok, czy musiałoby to być mniej czułe, takie powiedzmy bardziej płynnie te uszkodzenia wchodzić, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, dlatego myślę, że wy moglibyście lepiej na ten temat się wypowiedzieć, takie auć. Gdzie ja powinienem jechać? Tam powinienem jechać. Chyba. Tak, bo tam jest ten znacznik. Także czekam na wasze wypowiedzi na ten temat, bo wy możecie dużo ciekawych rzeczy tutaj właśnie powiedzieć na tym polu. Ja autentycznie na tym się nie znam. Znaczy no teoretycznie na czymś takim jak mechanika silnika to powinienem się znać. Chociaż podstawy. Ale szczerze, do tej pory jakoś mnie to nie ciągnęło. Pewnie dopiero jak będę miał własny samochód, to coś tam zacznę się tym więcej interesować. Tymczasem macie fajne pole do popisu, czyż nie? Dobra, tu mamy ładny przejazd i tutaj akurat przejeżdżałem, także wiem, że można przejechać. Także tutaj można przejechać. No, i luksio. I teraz tak, gdzie mamy pola? Pola mamy tu, czyli na prawo muszę zjechać. I to są tamte dwa chyba, z tego co widzę. Tak się mnie wydaje, że to są te dwa pola. Chyba tak. Tak jest, dobra. Także to by były te pola, także sobie położymy. Jak to niższe rosnące w tym miejscu prawie, a co tu rośnie niejako rzekomo? To jest to pole i ziemniaki, no bo ja tutaj troszkę z tymi ziemniakami do trailera kombinowałem, ale to nie wiem czemu to wykrywa, znaczy no moim zdaniem powinno wykrywać to, jeśli orze w danym miejscu, gdzie rosną uprawy, no bo pisze niszczysz rosnące w tym miejscu uprawy, a nie jako jeśli uprawy sobie ogólnie na tym polu rosną, ale rosną sobie w jakimś tam innym miejscu na tym polu, no to raczej takich rzeczy nie powinno być, no takie jest moje zdanie osobiste, chyba że, no tutaj nic się nie zmieniło, także rosną sobie gdzieś indziej, znaczy rosną, są zasadzone gdzieś indziej. Nie widać redlin, bo jeszcze redlin nie ma zrobionych. Redliny są wpisane na czerwiec. Dokładnie tak. Redliny są wpisane na czerwiec. Dopiero. Także jeszcze redlin nie ma. I jeszcze nie jest tak fajnie. Ale redliny będą ładne, takie 3D, fizyczne, luksio, elegancio. No w ogóle, zbliża się 31 maja. Może by padałoby jakieś wieści z frontu przekazać wam, prawda? Otóż sprawy się mają tak, że o właśnie, tutaj niejako widoczne przerwy w polu zostaną już wyeliminowane właśnie na paczek do polskiej wersji. I ogólnie premiera w okolicach 31 maja. Mówię w okolicach, bo ogólnie ten maj był strasznie dziwny. Najpierw pisał mi programista, że jego prywatny laptop siadł. Potem siadł mój telefon. Potem siadł komputer mojej koleżanki, którą serdecznie pozdrawiam. Potem siadła pralka mojej mamy. Następnie padły dwa komputery w firmie. Także nie wiem, co miał znaczyć ten miesiąc, ale to było naprawdę dziwne. To było bardzo dziwne. I tam parę dni obsuwy może być w związku z tym, ale myślę, że niewiele, także 31 maja jest jak najbardziej realny, a w razie czegoś, no to myślę, że pierwszy tydzień czerwca, no później to raczej nie, bo tu też chodzi o wywiązywanie się z postanowień, z umów i tak dalej, i tak dalej. Także już bliżej niż dalej, zdecydowanie. I mam nadzieję, że się cieszycie. Ja też się cieszę, że będę mógł wreszcie
pokazywać to, co jest na bieżąco, a nie to, co dopiero będzie, bo to taki też pewien dyskomfort psychiczny w pewnym momencie się pojawia, że ja pokazuję, ja mam, a oni nie mają i im jest smutno i się denerwują, także tutaj dla mnie też jakiś taki komfort lepszy, większy będzie. Kurde, się rozgadałem, 15 minut już nagrywam autentycznie, ale to może dołożymy jakoś to pole. Będziecie mieli dłuższy odcinek, ci co lubią dłuższe odcinki u mnie, to sobie będą mieli dłuższy odcinek i obadają po prostu. Jezus, ten komunikat na górze mnie denerwuje. Opcje gry. Informacje nie. Aha, ale to też nie znika, no spoko. Także tak to wygląda. Ziemniak 5,18, także gdzieś troszkę tego zaoraliśmy. Szczerze nie pamiętam, z której strony orałem, bo bym to wam no pokazał, tak? I byśmy to zaorali. Byśmy to zaorali i by nam nie pokazywało już tutaj tego badziewia, no a tak to. Tak ja to orę. Może ja się w końcu nauczę orać, albo może ktoś mnie nauczy, co? Bo to tak niejako w tej chwili to tak średnio bym powiedział. Bo no teraz już trochę podprostowałem i ogólnie na początku orałem jeszcze gorzej. Ale to i tak dużo brakuje do ideału. I chyba właśnie zaczyna kaszel. Przepraszam, o właśnie się odzywać. Także nie wiem, czy nie przyjdzie nam czasami kończyć, bo jak będzie chciało mnie dusić, to nie ma szans, żebym ja sensownie ten odcinek dokończył, no. Choroba, nic radosnego. W domu przesiedziałem, a teraz muszę gonić wszystko w szkole, a jest końcówka roku. Jezus, ja się boję autentycznie, że nie znam. I muszę jakby ścisnąć, wziąć się w garść, wszystko jakoś ogarnąć. Dzisiaj sobie już ogarnąłem polski. Jutro muszę sobie ogarnąć jeszcze biologię i WOK. I już trzy zagrożenia mniej by było, tak? Trzy zagrożenia mniej, jak to brzmi, Jezus Maria. A potem jeszcze trzeba będzie ogarnąć fizykę, chemię, matmę, WOS, historię. What the fuck? Nie, przydałoby się płynniejsze przejście tego słońca. Na szczęście to są wszystko takie zagrożenia, które nie są zagrożeniami takimi typowymi. Tylko matmę muszę poprawić tak naprawdę. Fizykę no to muszę sprawdzić, sobie tam napisać zaległe i tyle, tylko po prostu muszę go pozytywnie napisać. No i z chemii podobnie. Z biologii po prostu zaległe, ale to tam spokojnie, także no trudnej sytuacji nie mam. Ale jednak jest ta presja, że jednak jest coś tam może nie wypalić, prawda? Także jest. A u was jak tam sprawa wygląda w tej kwestii? Piszcie, jakie tam sytuacje macie i jak sprawy u was wyglądają. No to chyba będziemy kończyć powoli. No ze względu na pewien przypadek musiałem na chwilę malutkie cięcie zrobić i tak myślę właśnie, że czas końca zbliża się nieubłaganie i trzeba będzie powoli się żegnać. Tylko jeszcze chciałbym to dokończyć. Bo już dużo nie zostało. Jezus, ale teraz no jak z... A nawet nie tak mocno, bo myślę, że mocniej skrzywię na koniec. Dobra. Jakby to tutaj teraz rozegrać, żeby to miało sens. Tu nie jest tak krzywo, także nie w miarę. Następnym razem chciałbym sobie w deszczu porać, kurde. To by dopiero była akcja. Ale to jak wszystko wyparametryzują, bo na patcha polskiego będzie wszystko ładnie wyparametryzowane, to wtedy będzie można już się tak konkretnie bawić. Na razie to wszystko jest work in progress.
Nie pamiętam szczerze mówiąc, kiedy ja... Kiedy to ostatnio był update. Chyba jakoś to był koniec kwietnia chyba, także troszkę czasu minęło. I parę rzeczy się jeszcze zmieniło od tamtej pory. O Jezus. Tutaj to muszę tak przejechać. Tak na boku. I... O, i tam machnę. Chociaż tam będzie ciężko to tak ogarnąć, żeby... Rozda nie wyjdzie przy samym brzegu. Rozda wyjdzie nam nie przy samym brzegu. Ale no jakoś musimy sobie radzić w życiu. Chociaż... Dobra, tu przejadę i zrobię z drugiej strony przyczę. Ale się ślizgać zaczął. Opuszczamy. Nie mogę się doczekać, aż będzie oranie prawdziwego... Znaczy prawdziwego. Oranie terenu poza polem. To będzie naprawdę fajna zabawa. Takie tworzenie własnych pól. To będzie naprawdę fajny motyw. A nie, brozda wyszła na brzegu. Się pomyliłem. Dobra. Dobra. Obróć. Obróć. I teraz zrobimy przyczę. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. To mi się kojarzy z początku mojej magicznej kariery na YouTube, że to było przycze chyba. Tak mi coś tam mówiliście. Jezus, co tam mnie tak ciągle prześladują na tych Facebookach. A akurat z Konsim gadałem. Tylko pozdrawiam serdecznie. I nie wyłączyłem Facebooków. Dobra. Zostanę tu jeszcze z drugiej strony. To będzie elegancko, no proszę Państwa. Możemy się już żegnać. Widzimy się w piątek, myślę. I tak, w piątek, no bo właśnie wolne jest. Co byście powiedzieli w piątek na streama? Co? Nie chciałbym jeszcze oficjalnie zapowiadać, ale tak korci mnie, żeby w końcu tego neta przetestować na streamie. I chętnie bym sobie coś tam pograł na strumyku. Także dajcie znać, czy byście byli chętni. Tak na piątek albo sobotę jakiegoś strumyka machnąć. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Że taki dłuższy, to też tam część z Was jest zadowolona, a część z Was no, też jest zadowolona. Także na dzisiaj to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Cześć!